Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa ponownie w programie Przekrój tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry wszystkim. Krzysztof Izmajłowicz, prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Dzień dobry Państwu. I pani Kinga Cichecka, specjalista do spraw środowiska z firmy SUES Płocka Gospodarka Komunalna. Dzień dobry Państwu. Obecność naszych gości specjalnych wyjaśnia temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Są to zmiany w systemie gospodarowania odpadami w Płocku. Zmiany, podkreślmy, bardzo poważne. Od nowego roku zapowiadane są bowiem podwyżki z 11 i 16 zł na 26 i 52 zł dla odbiorców indywidualnych. Duże zmiany są także dla przedsiębiorców, którzy nie będą już mogli korzystać z tego systemu ogólnego. Część zmian wejdzie w życie już 1 stycznia, czyli bardzo szybko, część zmian od 1 lipca przyszłego roku, a Rada Miasta Płocka będzie uchwalała je już podczas najbliższej listopadowej sesji Rady. I tak ogólnie może pierwsze pytanie, co sądzicie Państwo w ogóle o tych wprowadzanych zmianach? Pani Wiolu, Pani jako pierwsza. No oczywiście zdecydowanie wyrażam swój sprzeciw wobec tak drastycznych podwyżek. Może powiem słuchaczom również, jak bardzo odbije się to na portfelu każdej osoby, każdego mieszkańca Płocka. Mianowicie, jeśli chodzi o śmieci zmieszane, tak jak pani redaktor powiedziała, wzrasta opłata z 26 na 52 zł według propozycji Rady Miasta Płocka, o ile oczywiście koalicja... Zmieszane z 16, przepraszam. Z 16 na 52, o ile koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u, która zaproponowała nam taki projekt uchwały, bo jak rozumiem prezydent proponuje projekty uchwał w porozumieniu z radnymi, którzy go popierają, więc siłą rzeczy pan radny Kominek również będzie promował taką wysoką podwyżkę opłat dla mieszkańców Płocka, czyli to jest 325%. Przeliczając to na 5-osobową rodzinę, to jest wzrost ponad 2100 zł w ciągu całego roku. Czyli takie mniej więcej podwyżki będą. Mało tego, ta uchwała, którą proponuje i chce wdrożyć prezydent wraz z radnymi koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, spowoduje również, że osoby, które są właścicielami domków jednorodzinnych, będą musiały same zaopatrzyć się w pojemniki na śmieci albo podpisać jakąś umowę dzierżawy. Tak samo również, jeśli chodzi o śmieci segregowane, będą musieli na własny koszt zaopatrzyć się w worki do segregacji odpadów. Czyli opłata, podatek śmieciowy to jest nie wszystko, jeszcze będą ponosić dodatkowe koszty. Czyli generalnie miasto w moim przekonaniu nie ma żadnego pomysłu, co dalej z tym zrobić, jak pozbyć się chociażby obciążenia opłaty marszałkowskiej, czyli myślę tu przede wszystkim o spalarni odpadów. Przypomnę tylko, że jeszcze, nie wiem, 12-14 lat temu cały czas rozmawialiśmy o spalarni odpadów. Jest pan Krzysztof Izmajłowicz, który może być świadkiem, że takie rozmowy się toczyły jeszcze jak prezydentem był pan prezydent Mirosław Milewski. Natomiast dziwnym trafem za prezydentury pana Andrzeja Nowakowskiego niestety te plany spełzły na niczym. Wręcz tak naprawdę nie mówi się w ogóle już teraz o spalarni odpadów, tylko o pogłębianiu niecek. Czyli mamy teraz taką sytuację, że zostaliśmy jako mieszkańcy obciążeni tak naprawdę nieudolnością zarządzania w tym przypadku śmieciami przez władze miasta Płocka. No niestety jest to przykra prawda, ale jeśli tak drastyczne podwyżki proponuje się mieszkańcom, za chwilkę będziemy słyszeli zapewne i na sesji, no nie posądzam pana radnego Kominka o takie argumenty, ale być może będzie, że to jest wszystko wina rządów PiS-u. To nie jest wina rządów PiS-u, to jest wina nieudolności niektórych samorządów, które niestety nie zaproponowały chociażby podobnych rozwiązań jak w innych miastach, gdzie takie podwyżki nie będą drastyczne, ale my nie mamy alternatywy jako miasto Płock, bo po prostu nie mamy ani spalarni, ani planu związanych z budową spalarni w Płocku. Panie Tomaszu. Szanowni Państwo, przede wszystkim samorząd, każdy samorząd, w tym przypadku nasz samorząd, miasto Płock, musi dostosować swoje regulacje, swoje przepisy do
przepisów prawnych, które zostały w pewien sposób przez polski parlament przegłosowane. I ja nie chcę oczywiście przerzucać się, bo przy żadnej odpowiedzialności, którą biorę zarówno jako radny, jak i człowiek, który pracuje w samorządzie województwa, nie przerzucam się argumentami politycznymi, tylko zawsze i wyłącznie chcę uargumentować to w sposób merytoryczny, jeżeli chodzi o obszar, o rynek i o pewną odpowiedzialność za dany obszar. I szanowni państwo, na dobry początek powołam się tylko na trzy koszty. Pierwszy koszt wynikający z rozporządzenia, które przez polski parlament zostało wprowadzone. A propos właśnie tej opłaty marszałkowskiej, warto wiedzieć, szanowni państwo, że nie tak dawno, bo w 2016 roku z tytułu składowania odpadów poziom za tę opłatę wynosił 120 zł za tonę. W przyszłym roku, czyli w 2020 roku, ta opłata będzie wynosiła 270 zł za tonę i to abstrahując od polityki, kto, kiedy i dlaczego ją wprowadził, natomiast ja opieram się na fakcie. Pamiętam, 2014 została wprowadzona. Mam rozporządzenie podpisane przez pana prezesa Rady Ministrów Morawieckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku. Proszę bardzo, tu zarówno wszystkim słuchaczom, jak i pani radnej mogę pokazać to rozporządzenie, z którego wynika wzrost tej opłaty. Kolejny koszt, na którym opieram swoją wypowiedź, to koszt odpadów w kodzie jako frakcji nadsitowej, bo opieramy się tutaj na pewnej specyfice rynku. Proszę państwa, z poziomu 140 zł za tonę w 2016 roku samorządy będą, czy spółki, które wykonują pewne czynności dla samorządów, będą musiały opierać się na cenach, które są prognozowane co najmniej 500 zł za tonę w 2020 roku, a tu mowa tylko o jednej firmie, ponieważ firmy okołowarszawskie oddalone od Płocka mówią, że 500 zł nawet nie będą przychodziły do przetargu, tylko kwestia jest około 800-900 zł za tonę odbioru tej frakcji nadsitowej, czyli podkreślam tu państwu 140 zł za tonę w 2016 roku. Około pewnie 500 i powyżej i 800-900 od roku 2020 i zamknięcie rynku chińskiego. Ja tu nie chcę być mądralą, natomiast szanowni państwo, a propos folii, chociażby i na przykładzie folii, koszt przekazania jednej tony folii w 2017 roku, to za ten surowiec płacono firmom 170 zł za tonę przy odkupie tego typu surowca. Dziś, kiedy to mamy do czynienia z zamknięciem rynku chińskiego, żeby odebrać tę samą tonę tej samej folii, należy dopłacić jeszcze do tego odbioru 110 zł. O ile jeszcze ktoś zechce Jeżeli ktoś jeszcze zechce. Natomiast poruszyłem tylko te trzy dane, w których zaobserwowaliśmy wzrost cen. To są fakty, ja nie poruszam się na rynku politycznym, tylko na rynku faktów. I do tego jeszcze, szanowni państwo, w lipcu 2019 roku została zmieniona jakby ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która już określa, że wszyscy mieszkańcy, niezależnie czy żyjemy w Płocku, w Starej Białej, w Brudzeniu Nowym, gdzie wcześniej to już zostało wprowadzone i dostosowane, my już w świetle nowo obowiązujących przepisów zbieramy śmieci tylko selektywnie, odpady komunalne. Nie ma tu już mowy o zbieraniu nieselektywnym, więc również kwota 52 zł nie jest za nieselektywne, tylko jest to dostosowanie do pewnych przepisów prawa z ustawy w formie kary za to, że ktoś nie segreguje. I to nie wymyślił ani radny Kominek, ani żaden samorząd, tylko tak właśnie jest zapisane w ustawie, która określa sposoby gospodarowania. Ba, i powiem więcej, w tej samej ustawie mamy jeszcze w pewien sposób zapisy, które mówią o tym, że tak należy skroić system w każdym samorządzie, żeby on był w pewien sposób na tyle dopracowany, żeby samorządy do niego nie dorzucały. Więc te 26 zł, które sobie wymyślił prezydent i radni Platformy i PSL-u, to nie jest pomysł polityczny kogokolwiek z nas, tylko to jest pomysł firmy, która w pewien sposób tylko i wyłącznie zajmuje się tym obszarem. Były to negocjacje i w pewien sposób dialog z fachowcami i ci fachowcy zarówno na komisji w poniedziałek, jak i na sesji przedstawią te wyliczenia. Szanowni państwo, chyba logicznym jest i tu nie potrzeba w pewien sposób żadnej dyskusji, że zarówno radnemu Kominkowi, jako radnemu i mieszkańcowi też się nie podoba to,
że trzeba sięgnąć do kieszeni mieszkańców i podnieść opłatę śmieciową do 26 zł za segregowane i w świetle nowo obowiązujących przepisów uświadomić wszystkim, że dziś możemy tylko i wyłącznie zbierać odpady komunalne selektywnie. Ale takie są fakty. Ja podałem Państwu liczby, z których generalnie wynikają pewne podwyżki i powiem jeszcze więcej. Jeżeli nie będzie stosownych regulacji z poziomu parlamentarnych dotyczących chociażby opanowania się wszystkich firm w kontekście pakowania trzech plasterków wędliny w 8 torebek foliowych, nie wrócimy do tego, że będą w pewien sposób butelki wymienne, takie, które możemy wymieniać, jak kiedyś były, typu szkło. Jeżeli dalej będziemy wszystko budować w formie plastiku i nie będzie regulacji europejskich, krajowych w naszym państwie, to ja jestem przekonany i szanowni państwo, dziś z każdym z was się założę, że rynek i obszar za kilka lat będzie tak wyglądał, że 50 zł to będzie statystyczny Polak płacił za to, że w ogóle jakby zajmuje się ktoś za niego odbiorem po prostu odpadów komunalnych, bo faktem jest, cementownie już nie życzą sobie tej frakcji, za folię dopłacamy, jeżeli firmy już mówią, że będą zainteresowane, ale tylko przetargami półrocznymi, bo też nie są w stanie regulować tej ceny, jest to trudne i dla mnie, ale niestety ja nie mam takiej perspektywy, że powiem państwu, dobrze, to samorząd dopłaci. Po pierwsze, nie dopłaci, bo regulacja ustawowa tego zabrania, a po drugie, jeżeli my byśmy mieli dopłacać, to z prostej matematyki wynika, że w przyszłych latach może i taki samorząd jak Płock musiałby dopłacać około 20 milionów rocznie do całego tego obszaru. To ja, szanowni państwo, szybko licząc, jedna kadencja to jest 100 milionów dopłaty z budżetu. Jeżeli my dopłacimy 100 milionów z budżetu, to co się okaże? To się okaże, że nie ma pieniędzy. A jeżeli chodzi o spalarnię, super pomysł. Jestem całym sercem za. Tylko jak w planie wojewódzkiego zagospodarowania przestrzennego był taki pomysł budowy spalarni na Orlenie, ja nie wiem, co się dzieje, bo ani ten plan nie funkcjonuje, ani widok tej spalarni też nie funkcjonuje. Pytałem fachowców, panie prezesie, kierowałem słowa swoje do pana Stefana Kotlewskiego, jaki koszt budowy takiej spalarni? 350 milionów. Pomysł dobry, tylko pytanie dla nas wszystkich, bo ja nie wiem, kto będzie radnym za 5 lat, za 10, kto będzie prezydentem za 5, za 10 lat. Natomiast warto pomyśleć, skąd zdobyć na to środki, bo może się okazać, że ten rynek zrobi się tak ciężki, że nie będziemy w stanie generalnie poradzić sobie z tymi odpadami, które są narzucane przez jakby całe otoczenie. Dziękuję na tyle. To jeszcze szybciutko, pani Wiola, w tej części spotkania, a w kolejnej porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jeśli chodzi o koszty spalarni odpadów, ja nie wiem, skąd pan Stefan Kotlewski rzucił panu kwotę 350 milionów. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o spalarni odpadów, to była kwota 100 milionów złotych. Natomiast nikt nie mówił wtedy, jeśli tak bardzo ochoczo wchodzimy w partnerstwo publiczno-prywatne, tak jak prezydent miasta i radni, którzy proponują wchodzenie w partnerstwo publiczno-prywatne, między innymi teraz ostatnio w przypadku budowy basenów, to proszę w takim razie rozmawiać jak najszybciej o tym, żeby w takie partnerstwo publiczno-prywatne wejść. No bo jeśli jest dobre w innych dziedzinach, no to dlaczego w tej, która jest bardzo konieczna i bardzo potrzebna dla mieszkańców, tego nie robimy? Natomiast powiedzmy sobie szczerze, budowa spalarni odpadów to jest koszt opłaty marszałkowskiej wówczas zero. Czyli mamy bardzo poważny przykład, że przeliczmy sobie w takim razie, jakie są koszty opłaty marszałkowskiej versus budowa spalarni odpadów i jak to będzie w ciągu iluś lat wyglądało. A nie rozmawiajmy tylko, że to jest 350 milionów i dla nas to jest nieosiągalne. Budujemy teraz stadion za 168 milionów i jest to osiągalne. A tutaj opłata śmieciowa dotyczy wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, czy ktoś ma ochotę, czy nie ma ochoty. Wszyscy są zobligowani do tego, żeby tą opłatę śmieciową ponosić, ci, którzy zamieszkują w mieście Płocku. W związku z tym uważam, że spalarnia odpadów jest konieczna. Czy to będzie, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, czy za 5 lat, ta sama sytuacja będzie. Będzie potrzeba budowy spalarni odpadów w mieście Płocku. Pani radna, pełna zgoda. Mamy zgodę między radnymi. No. Zobaczycie, że jeszcze nas zaskoczy ten rynek za kilka lat. Ale to niestety bardzo negatywnie. Ja zastanawiam się, czy to już nas nie zaskoczył, czy my się już nie obudziliśmy z ręką w tonie śmieci, ponieważ faktycznie o tej spalarni odpadów ja słyszę od
co najmniej 10 lat, i jeśli nie więcej. Pełna zgoda. I o tym, że te śmieci, że opłaty za śmieci nam wzrosną, że cała planeta właściwie jest zalewana śmieciami, to my już wiedzieliśmy naprawdę. Tak, no bo z jednej strony krytykujemy rozporządzenie ministerstwa, które mówi o tym, że będzie selektywna zbiórka odpadów, a z drugiej mówimy cały czas o zalewaniu śmieciami naszej planety, o tym, że musimy dbać o środowisko, no to w końcu dobrze, że podjęto w końcu męską decyzję, że segregujemy odpady. Bo gdyby była taka sytuacja, że cały czas albo segregowane, albo niesegregowane, no to byłoby to w nieskończoność. Ale kiedyś trzeba to w końcu uciąć i powiedzieć, że nie, w końcu zadbajmy o to środowisko. To oczywistą oczywistością jest, że wszyscy dziś dostrzegamy tego typu odpowiedzialność i dlatego przecież to nie będzie popularna decyzja wśród radnych. Natomiast decyzja jest nieunikniona. Powiem więcej. Jeżeli my dziś tak trudnej decyzji nie podejmiemy, to ja wracam do takiej rozmowy z pewnym wójtem z okolicznych gmin. Nie będę mówił, o kogo chodzi. Który zrobił już tego typu ruch, bo nie ma wyjścia. Jeszcze gorzej mają te małe samorządy w porównaniu z dużymi. I okazuje się tak, że on do mnie mówi: Tomek, ja dziś mocno zaciskam kciuki, żeby ta opłata 25 zł, akurat u niego w gminie, również była opłatą dostępną po czerwcu 2020 roku, kiedy to przyjdzie sytuacja, jak będzie nowy przetarg. Jak będzie nowy przetarg, bo z jego wyliczeń i też z jego rozmowami z obszarem, z rynkiem, wychodzi na to, że generalnie firmy nie będą zainteresowane nawet tą kwotą 500 zł za odbiór tej tony nadsitowej frakcji. I co wtedy? Kochani, jeżeli my będziemy mieli jakby regulację rynku, że rynek będzie wskazywał, że powyżej 1000 będzie taka opłata, to naprawdę będzie ogromny problem. I jeżeli, jeszcze raz powtórzę, naprawdę nawet apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żebyśmy uregulowali pewne mechanizmy przedsiębiorcze na poziomie właśnie krajowego parlamentu bądź unijnego. Mam na myśli ten zalewający nas plastik, plasterek jeden, szynki cztery, plasterki, że tak powiem, folii oraz mnogość tych wszystkich plastikowych butelek, no, jeżeli nie zrobimy systemu kaucyjnego, no to naprawdę uważam, że sobie nie poradzimy z tym rynkiem. Co do spalarni, no pewnie, że tak. Wspólnie powinniśmy ponad podziałami, tak jak i w tym studiu, szukać rozwiązań, bo może się okazać taki scenariusz, że jest to nieuniknione po prostu w przyszłości. I tyle ode mnie. Dziękuję. Nad systemem kaucyjnym, z tego co wiemy, to też rząd już pracuje, natomiast o dalszych problemach związanych z wprowadzeniem tego nowego regulaminu utrzymania czystości w Płocku porozmawiamy zaraz po przerwie. Przekrój tygodnia. Dobry, witam Państwa po przerwie i wracamy od razu do rozmowy na temat bardzo ważnego tematu, czyli zmiany w systemie gospodarowania odpadami w mieście Płocku. Ale nie tylko w Płocku, jak się okazuje, ponieważ podwyżki dotkną właściwie wszystkich mieszkańców całej Polski, choć nie wszędzie w tak dużym stopniu jak u nas. Pani Kingo, chciałam zapytać, jak te zmiany dotkną Państwa firmy, bo rozumiem, że dla Was też coś wprowadzenie tej ustawy zmienia. Tak, wprowadzenie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to jest jeden z elementów, który tak naprawdę nas dotyka. I niestety, ale nie jest to jedyny problem w naszym przypadku, ponieważ dodatkowo doszły nam system BDO, który wchodzi od 1 stycznia 2020 roku. Może wyjaśnijmy dla słuchaczy, co to tak, jest. Tak, to jest baza o produktach i opakowaniach. Do tej bazy powinni się zarejestrować praktycznie wszyscy, którzy wytwarzają odpady. Nie mówimy tylko o tych, którzy na przykład sprowadzają opakowania z zagranicy, czyli są importerami albo eksporterami opakowań. Nie mówimy o tych tylko, którzy sprowadzają samochody z zagranicy, bo głównie tylko o tym mowa, tylko mowa w tym momencie o wytwórcy odpadów, który też jest obligowany do wpisania się do BDO. A dlaczego? Ponieważ od 1 stycznia 2020 roku nie będzie mógł przekazać odpadu do firmy zewnętrznej, czyli firmy specjalizującej się akurat odbiorem odpadu, posiadającej aktualne decyzje pozwolenia, tak? Bo tylko takiej osobie może przekazać odpad. A kto jest takim wytwórcą? Czy producent, załóżmy, kosmetyków, czy również, załóżmy, fryzjerzy, którzy tych kosmetyków używają? Wytwórców jest dużo. Zacznijmy od tego. Fryzjerzy wytwarzają odpady tak naprawdę już w klasie niebezpiecznej, ponieważ chemikalia, których używają do farbowania włosów, to już jest w tym momencie opakowanie, które jest wykorzystywane do przechowywania tego środku chemicznego, jest już w tym momencie skażone, tak, środkami chemicznymi. Czyli jest to odpad
niebezpieczne. Opakowanie, w które został włożony ten produkt, jest to też opakowanie, z którego należy się rozliczyć, tylko że akurat nie niebezpieczne, tylko obojętne, z grupy 15 odpadów. Jeśli się rozchodzi o salon fryzjerski, inne odpady, które ewentualnie może wytworzyć, to jest tak zwany paragon, tak, z kasy fiskalnej. Jeżeli zużyje na przykład paragony i będzie chciał je zutylizować, jakieś tam stare kopie, które tak naprawdę tracą swoją ważność, w tym momencie też wytwarza odpad. Jeśli się rozchodzi o sklepy, hurtownie, wszyscy wytwarzają odpady. No mało jest faktycznie podmiotów, które tych odpadów nie wytwarzają. I tu mówimy oczywiście, żeby uściśleć troszeczkę, mówimy tu o odpadach niekomunalnych, wytwarzanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy, bo jak gdyby w tym sektorze tych pytań i ta sytuacja jest najgroźniejsza. Tutaj, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, ustawa weszła w 2018 roku i stopniowo wchodzi w życie. Mamy w tej chwili, przed nami jest 1 styczeń, gdzie wchodzi ta elektroniczna rejestracja odpadów, ale żeby przedsiębiorca mógł, tak jak pani Kinga powiedziała, oddać ten odpad, musi zarejestrować się w bazie danych BDO. Sam proces rejestracji już nie jest łatwy. Z tego, co pewnie widzimy po reakcjach przedsiębiorców, a mówimy tutaj o całej rzeszy przedsiębiorców, od tych dużych przez średnich, właśnie przez salony kosmetyczne, fryzjerskie, małe zakłady, gastronomię, więc ta grupa tych klientów jest potężna. Mamy niestety nieodparte wrażenie, że na 30 parę dni, znaczy na 40 parę dni przed wejściem tego systemu, wiedza przedsiębiorców na ten temat jest delikatnie mówiąc znikoma. W związku z tym jako Izba Gospodarcza Regionu Płockiego ruszyliśmy z całym systemem informacyjnym, aby uświadomić tym ludziom w Płocku, w regionie płockim, że muszą się pochylić nad kwestią swojego udziału w tym systemie BDO, bo w pewnym momencie instytucje kontrolne za sam brak wpisu do BDO mogą nałożyć chociażby karę, już pomijając oczywiście to, co powiedziałem na początku, że nie będą mogli zdać tych odpadów, będą mogli otrzymać karę od 5000 do 1 miliona złotych. Ta kara jest w tej chwili opisana w przepisach. Więc namawiamy wszystkich przedsiębiorców do tego, aby zainteresowali się tym tematem, ponieważ, tak jak powiedziałem, ustawa działa od lipca 2018 roku, a odzew jest niewielki. W przyszłą środę o godzinie 10 w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego organizujemy pierwsze, pewnie z wielu szkoleń dla przedsiębiorców, uświadamiających im ten problem i wagę tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszym systemie funkcjonowania ten przedsiębiorca, przyjeżdżała do niego firma, ta firma wykonywała za niego czynności związane chociażby z tworzeniem karty przekazania odpadów, on ją podpisywał, zdawał odpady, dostawał fakturę i uważał temat za zakończony. Nie dosyć, że w nowym systemie prawnym nie ma odpowiedzialności firmy transportowej, która bierze odpady i jak gdyby osoba, która zdaje te odpady, zapomina o temacie, tylko w nowym systemie prawnym, i jest to dobry kierunek, producent odpadów odpowiada do końca za ten odpad, gdzie on trafi, to jeszcze ten producent odpadów, i tu wiadomo, duże firmy sobie z tym poradzą, pewnie średnie też sobie poradzą, ale te małe firmy rodzinne pewnie już sobie poradzą w znacznie gorszym stopniu, będzie musiał on jako producent wystawić tą kartę, czyli nikt za niego tego nie będzie mógł zrobić, bo zakładamy nawet, że on będzie już zarejestrowany w tym systemie BDO, tak? Ale i w tym momencie tylko on będzie mógł wystawić tą kartę dla własnego odpadu, który zda. I tu jest parę takich elementów, które
z którymi przedsiębiorca nigdy się nie zajmował pewnie wcześniej. Ja bym nie chciał może wchodzić w szczegóły, bo to będzie przedmiotem naszego spotkania w przyszłą środę 27 o godzinie 10 w Domu Darmstadt. Zresztą prośba o to, żeby chętni przez biuro zapisywali się, ponieważ jest potężny odzew, potężne zainteresowanie a sala Domu Darmstadt ma określone pojemności. W każdym razie wracając jak gdyby do meritum, prosimy, namawiamy przedsiębiorców wszelkich, aby się pochylili nad kwestią BDO jako taką, czy oni już są zarejestrowani, czy muszą się zarejestrować, czy podlegają tej rejestracji i jakie czynności muszą wykonać, żeby mogli normalnie prowadzić działalność gospodarczą od 1 stycznia. Bo jeśli tych elementów, o których mówiłem, nie spełnią, no nie będą mogli zdać odpadów produkowanych przez siebie. Tu zaznaczam, troszeczkę inaczej przepisy dotyczące BDO traktują odpady komunalne, które również są produkowane przez przedsiębiorców. I tutaj pani Kinga pewnie by weszła już w daleko idące szczegóły, ale myślę, że to jest temat na spotkanie, na oddzielne spotkanie, na oddzielne szkolenie. Stąd jeszcze raz zapraszam państwa do Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w środę na godzinę 10. Tylko prośba, abyście państwo zarezerwowali swoje miejsce przez biuro izby, bo tak jak powiedziałem, ilość miejsc jest ograniczona, natomiast temat jest bardzo złożony i trudny. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał podpisać na przykład z firmą Suez taką umowę o odbiorze tych odpadów i komunalnych, i tych odpadów, które kwalifikują się do tego systemu BDO. To nie będzie mógł tego zrobić, jeżeli nie jest zarejestrowany w tym systemie, tak? Umowę będzie mógł podpisać, bo umowa jest elementem cywilnoprawnym nie tracą ważność umowy z dniem 31 grudnia. Firma Suez nie będzie mogła odebrać tych odpadów. Tak, czyli nie będzie mogła rozpocząć procesu takiego formalnego procesu odbioru odpadów, bo jak gdyby ten proces składa się z kilku płaszczyzn. Jest formalny proces odbioru odpadów, czyli musimy przygotować dokumenty, których nie będziemy mogli zrobić od 1 stycznia, bo przygotowanie tych dokumentów będzie leżało po stronie wytwórcy. I no oczywiście później proces techniczny, no to już nie będę tutaj państwa zanudzał, na czym polega odbiór odpadów i dostarczenie do uprawnionej do tego instalacji. Może najbardziej istotne jest to, że w momencie rejestracji w BDO tak naprawdę ewidencjonowane są wszystkie karty przekazania odpadów. I w tym momencie, czy Urząd Marszałkowski, czy WIOŚ widzi, które firmy się nie zarejestrowały. W poprzednich latach był to problem tak naprawdę nie do rozwiązania, bo jeśli ktoś prowadził firmę i posługiwał się kartą papierową, w formie papierowej, tak, to w tym momencie WIOŚ nie wiedział, czy on jest na uproszczonej ewidencji, czyli nie ma obowiązku robienia sprawozdania, czy nie. Nie wiedział, czy w ogóle przekazuje odpady. W tym momencie będzie widać wszystkie firmy, które przekazują odpady, a które nie są zarejestrowane w związku z prowadzoną działalnością. Czyli krok jest dobry, ale bardzo mało czasu tak naprawdę przedsiębiorcom zostało. Nie wiem, sam kierunek nie jest zły, tak? Natomiast my dzisiaj na 40 dni przed końcem roku po prostu apelujemy do przedsiębiorców, aby zainteresowali się tym tematem, bo niestety zainteresowanie, niestety, bo przedsiębiorcy mają pewnie inne problemy, inne spektrum działania. Ja myślę, że ta wiadomość po prostu do nich nie dotarła, bo jest jakoś mało. No pewnie jak wiele i wiadomości przy każdych zmianach legislacyjnych do różnych przedsiębiorców dotykają one, dochodzą do nich one w różnym czasie. Mhm. Pani Tomasz. Szanowni Państwo, a propos tego, co mówił przedmówca i pani Kinga również, to właśnie Urząd Marszałkowski zajmuje się tą bazą BDO i muszę powiedzieć szczerze, że my mamy co robić każdego dnia a propos tego obszaru przedsiębiorców i też niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że są pewne branże, które taką pocztą pantoflową przekazały sobie informacje i są zarejestrowane w systemie BDO. Natomiast są też, właśnie, zostało 40 dni. Trzeba wziąć pod uwagę, że przy składaniu pewnych deklaracji, no też w pewien sposób nie przeskoczymy takich formalno-biurokratycznych, powiedzmy sobie, czynności i to jest, ja się przyłączam całym sercem do apelu pana prezesa, żeby jak najszybciej nawet skontaktować się właśnie z firmą po to, żeby zorganizować te deklaracje w sposób poprawny, bo ja wiem już, że tak, Urząd Marszałkowski jedno,
ale już są też kontrole w terenie, bo przecież WIOŚ kontroluje później różnego rodzaju firmy, a te kary, o których powiedział prezes, nie są wyssane z palca, tylko faktem jest, że no, tak urzędnik pracuje, jak mu prawo na to pozwala. Więc to nie są żarty, to jest bardzo poważny problem. Ja to też dostrzegam z poziomu delegatury Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ nie ma takiego dnia, żeby ktoś z tymi deklaracjami, z zapytaniami do nas przychodził. Jeżeli my się przydamy, a mamy wspaniałego pracownika, który od 20 lat generalnie zajmuje się tym obszarem, no to również skromnie jesteśmy pomocni. Natomiast uważam, że zaangażowanie się w tego typu warsztaty no jest priorytetem, jeżeli chodzi o normalne funkcjonowanie w tym systemie, a nie innym. Czy jeśli mogę coś jeszcze powiedzieć, może najbardziej istotne jest to, że wszelkie zmiany, które są wprowadzane w ustawach, tak, czy o ustawie o odpadach, czy innych związanych z księgowością, nie są nigdzie nagłaśniane. Jeśli ktoś nie siedzi tak naprawdę w aktach prawnych i nie czyta ich na bieżąco, to nawet nie wie, co się dzieje. Szary Kowalski nie ma czasu na to, żeby siedzieć i wertować ustawy, które się non-stop zmieniają. Ale jedna z najważniejszych tak naprawdę informacji na dzień dzisiejszy. Nasz obowiązek zarejestrowania się w BDO minął już 24 lipca zeszłego roku i to jest istotne. Już od tego momentu, jeśli wejdzie do nas kontrola z WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, mamy karę od 5000 do 1 000 000 zł. Za samo niezłożenie tak naprawdę wniosku, a jesteśmy wytwórcą odpadów. I to jest chyba najbardziej istotny problem. My mówimy tylko w tym momencie o tym, że odpadów nie przekaże, ale już jest narażony w tym momencie na karę i jeśli dostanie, wejdzie do niego. A niestety wiemy, że nie wszyscy złożyli w odpowiednim czasie tę deklarację. No taka jest prawda. Znaczy państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, że każde przepisy, które są wprowadzone, rodzą ze sobą wiele jeszcze niewiadomych. Muszą się wszyscy zapoznać z nimi. Chociażby jak wypełnić ten dokument, który sami dzisiaj się dowiedzieliśmy, że nie jest do końca łatwy w wypełnieniu. Dlatego zapraszamy. To nie jest tak, że jakby nawet jeśli proces legislacyjny, który przebiega w Sejmie, Sejm to ogłosił, Sejm podał do wiadomości w mediach publicznych i problem jest załatwiony. Od tego właśnie są instytucje w terenie, tak jak Urząd Marszałkowski, chociażby dobrze, że Izba Gospodarcza się zajmuje takimi tematami, żeby przekazywały jak najniżej w charakterze tych informatorów, którzy też będą instytucją, która poprowadzi też za rękę, pokaże jak po kolei co zrobić. No nie jesteśmy w stanie jakby nakazać komuś czytania wszystkich gazet czy żółtych stron Rzeczpospolitej, jak przebiega proces legislacyjny w tej chwili, jak się zmieniają ustawy. No siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie tego wszyscy usłyszeć z Warszawy. Po to są te instytucje na dole, żeby wszystko wprowadzały w życie i informowały na bieżąco. I niniejszym to czynimy. No, ja powiem szczerze, jestem trochę przerażona tym, co dzisiaj tutaj usłyszałam, bo z tego wynika, że od ponad roku przedsiębiorcy nie mają pojęcia o wykonaniu tak ważnej rzeczy, która może skutkować dla nich nawet w perspektywie bankructwem firmy, bo jeżeli otrzymają taką karę... Tylko, że jest jedna mała różnica. Jeżeli zarejestrujemy, nawet jeśli się spóźniliśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jeżeli zrobimy wpis przed wejściem kontroli, może się to skończyć tylko i wyłącznie ewentualnie na jakimś upomnieniu, ewentualnie. Przedsiębiorcy muszą tę wiedzę czerpać. Taki mechanizm czynnego żalu, nie? Tak, skądś przedsiębiorcy tę wiedzę muszą czerpać, a jeżeli nawet my jako media nie otrzymaliśmy w ogóle takiej informacji przez ponad rok, bo do nas nic takiego nie dotarło. Jeżeli ten problem nie stał się medialny przez tyle czasu, to wątpię, żeby przedsiębiorcy... Robiliśmy dużo takich szkoleń i zapraszaliśmy przedsiębiorców, tylko że zwróćcie uwagę, ja nie mam do nikogo pretensji, ani nie oceniam nikogo, natomiast w naszym społeczeństwie śmieci są jakby takim... 101 powodem do tego, żeby za to się zabrać, odpady komunalne i generalnie ten obszar, tak? I to trochę winy w tym jest, że no tak po prostu interpretujemy przepisy. Znaczy, ja myślę, że jest to kwestia tego, że przez tyle lat te śmieci po prostu były na uboczu zainteresowania wszystkich. Więc dobrze, że dziś, są takie szkolenia, dobrze, że my robiliśmy szkolenia, dobrze, że i Urząd Wojewódzki również, bo on ma do tego kompetencje a propos WIOŚ-u, robi pewne szkolenia. No wszyscy małymi krokami w pewien sposób dochodzimy do tego, żeby ludziom pomóc. Natomiast prawdą jest, że ludzie są zaskoczeni jakby rozmiarem tego
tej zmiany tak naprawdę? Znaczy myślę, że ciągle prowadzimy pewne procesy, widzę, w Polsce dotyczące edukacji generalnie społeczeństwa. Myślę, że to jest ciągle temat otwarty, ciągle jest tego za mało. Jak wprowadzono rozliczenie PIT-ów przez każdego mieszkańca, to też był problem. Tak jest. Oczywiście, że każda nowa legislacja jest mało tego. My też jako osoby, które siedzimy w kwestiach ochrony środowiska od lat, też jeszcze nie wiem, jak te nowe przepisy związane z BDO przełożą się na życie, tak? Bo to są też jak gdyby dwie materie, które w pewnym momencie się zejdą, ale potrzebują troszeczkę czasu, żeby się zejść, bo czasami są od siebie oddalone. Także my tylko apelujemy, prosimy i przypominamy jako Izba do przedsiębiorcom, że nadchodzi ten moment, ten deadline, gdzie należy podjąć czynności właśnie związane z BDO i spojrzeć na to z tego punktu widzenia. No może czas na, faktycznie tak jak powiedział pan Tomek, może czas na to, żeby te odpady nie były 104 czy 101 punktem zainteresowania, bo myślę, że one się robią z roku na rok coraz droższe, jak zresztą w pierwszej części naszego spotkania mieliśmy okazję zauważyć, ale to nie tylko w obszarze odpadów komunalnych, ale no naprawdę cuda się dzieją, jeśli chodzi o ceny w obszarze odpadów przemysłowych, odpadów niebezpiecznych. I muszę powiedzieć, że wczoraj nawet na spotkaniu padła taka teza, że klienci, którzy zdają odpady przemysłowe, mają te ceny podnoszone co pół roku, co 8 miesięcy. Już od kilku lat ta sytuacja narasta i oni już nawet się nie bulwersują, oni już nie mają pretensji, oni się tylko pytają, ile dalej. Tak? Ile to będzie kosztowało za następne pół roku, ile to będzie kosztowało za następne 8 miesięcy. Już nawet wygasili u siebie ten proces monitorowania rynku, proces takiego właśnie bycia niezadowolonym. Tak? Także myślę, że problem w skali kraju, jeśli chodzi o odpady różne jest bardzo skomplikowany, wymaga dalszych jak gdyby procesów prawnych, legislacyjnych, bo to co dzisiaj obserwujemy, ten wzrost cen na rynkach, no jest bardzo niepokojący, bo on tak czy siak się przekłada gdzieś na produkty produkowane, czy odpady komunalne przekładają się wprost na poziom, powiedzmy, funkcjonowania mieszkańców, bo jeżeli dzisiaj, tak jak państwo mówicie, będzie stawka 52 zł, jak to pomnożymy przez średnią rodzinę trzyosobową, to jest 150 zł miesięcznie, to są potworne koszty. Ja już nie wchodzę, oczywiście mam swoje zdanie na temat, skąd to wynika, już jak gdyby nie ruszając tutaj aspektów politycznych, ale skąd jak gdyby to wynika, o czym pewnie też troszeczkę już wcześniej powiedziałem, ale to również jest obszar odpadów przemysłowych, obszarów niebezpiecznych, których ceny rosną lawinowo i to też się przekłada na ceny produktów, więc myślę, że mówimy dużo właśnie w kontekście kraju o rozwoju drogownictwa, jest ważne, o rozwoju mieszkalnictwa, jest ważne, o rozwoju innych obszarów jest ważne. Mam nadzieję, że kiedyś te odpady też będą obszarem takiego zainteresowania. Miejmy nadzieję, że na tyle wcześniej, żeby fala śmieci nas po prostu nie zalała. Drodzy Państwo, tych problemów związanych z wprowadzeniem tego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i niekomunalnymi jest naprawdę bardzo dużo. My o nich dzisiaj nawet nie zdążyliśmy wszystkich powiedzieć. Poruszyliśmy zaledwie dwie części. W związku z tym ja już serdecznie zapraszam za tydzień, żebyśmy dokończyli tę naszą rozmowę. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za merytoryczną rozmowę i za te informacje, które jak sądzę są bardzo ważne dla naszych odbiorców. I dziękuję za to spotkanie. Zapraszam za tydzień. Przypomnę, moimi gośćmi byli pan Krzysztof Izmajłowicz. Dziękuję państwu. Pani Kinga Cichecka. Dziękuję państwu. Pan Tomasz Kominek. Dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia. I pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. I zapraszam już za tydzień. Przekrój tygodnia.